30. Miałem taki wykład dla studentów, taki nielegalny zupełnie, wtedy jeszcze była komuna ciężka i wtedy zdumiało, że jak powiedziałem, że oczywiście słowo lewica jest obrzydliwe, prawda, no to wszyscy, to fajnie był dobry dowcip. Ja stwierdziłem, że należy do innej kultury, do innej cywilizacji, bo w cywilizacji, do której ja należę, słowo lewica kojarzy się między, może mieć wiele na ręce, robić coś na lewą, prawda, potępieni będą po lewicy, Pana Boga zbawieni po prawicy. Słowo lewica w każdej cywilizacji zresztą jest ujemne, prawda, podcieramy się lewą ręką, jemy prawą. Jest to, że partie lewicowe potrafiły nie tylko wmówić to, że lewica jest czymś dobrym, ale że prawica jest czymś złym. Prawo, prawda, poprawnie, prawda, prawidłowy. To jest coś wspominającego, jaki ogromny wysiłek został włożony przez reżim, który rządzi nami niemiłosiernie, niemiłościwie od dawna, żeby odwrócić pojęcie. Teza mojego wykładu będzie następująca. Przez długi czas, rozwinęła się u nas cywilizacja, europejska cywilizacja, która rządziła światem, była to najlepsza cywilizacja na świecie. Skąd wiemy, że najlepsza, bo zwyciężyła i rządziła na całym świecie. Prawda? To jest, nie ma innego kryterium. Prawda? Jak organizm ma dobre geny, to są dobre, to też zapewniają przetrwanie. Prawda? Jak geny, to żeby były złe geny. Prawda? Nie ma. Że żaden uniwersytet nie może twierdzić bezczelnie, ale naukowy, że są dobre geny, tylko wyginęły. Nie, wyginęły są złe. Nie ma innego kryterium. Czy dobre, czy złe. Prawda? Proof of pudding is in eating. Jedynie z każdy to wie. W związku z tym, nasza teza była najlepsza na świecie i jak wiecie, w organizmie jest tak, że jak organizm ciężko pracuje, to nie ma czasu na chorowanie. W szczególności nie ma czasu na raka, więc poświęcimy nie chorobą na raka, ponieważ organizm był wyniszczony ciężką pracą, organizm nie się rozwijać. Natomiast jak ma się luz, wtedy w organizmie rozwija się rak. I nie wiem, czy nie wchodzi, ale ma czas się rozwijać. Otóż myśmy rządzili całym światem i w ramach danej cywilizacji rozwinął się rak, pojawiły się takie czerwone komórki, prawda, tacy intelektualiści lewicowi, którzy postanowili wszystkie geny naszej cywilizacji zamienić na odwrotne. Odwrotne, wszystko to, co normalny człowiek nazywa dobrym, lewak nazywa złym i odwrotnie. I w tej chwili, po 107 latach walki ideologicznej. Kim wiecie żyjemy? Żyjemy w cywilizacji unijnej, tak ona się nazywa unijna, która jest odwrotnością cywilizacji europejskiej. A ponieważ cywilizacja europejska była najlepsza na świecie, to cywilizacja unijna jest, no, może nie najgorsza na świecie, ale jedną z najgorszych na świecie. Żyjemy w zasadzie podłej, żyjemy w prymitywie totalnym, mamy ogromną technikę, i mam po ludy, które tą techniką zawiadują. Drastycznie spada poziom nauczania, drastycznie spada poziom moralny, drastycznie spada dzietność, drastycznie spadają wskaźniki rozwoju gospodarczego. Wszystko to jest przyczyną, żeśmy odeszli od cywilizacji europejskiej i przyjęli cywilizację odwrotną, czyli Unii. Pasteta, którą już mieli europejska, ona się rozwijała, tak jak się rozwijają organizmy, geny, prawda, się dobierają. W wyniku doboru naturalnego, ona się rozwijała w cywilizacji jeszcze tam chaldejskiej, sumeryjskiej, egipskiej, żydowskiej, rzymskiej, greckiej, germańskiej, chodzi o jakich jeszcze, prawda? I podobierały te geny, które stworzyły tę najlepszą na świecie cywilizację. Jakie to są, żeby może nie jasno powiedziałem, tymi genami cywilizacji są jej zasady. Pewne zasady. I nie mam tej tablicy, ale nie będę z niej korzystał. Proszę Państwa, te zasady zostały zastąpione zasadami odwrotnymi, powtarzam. Jakie to były zasady? No, będę je wymieniał stopniowo. Stopniowo najważniejsza zasada to jest zasada volenti non fit in iure. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Po polsku mówiąc, każdy jest kowalem własnego rozum.
oznacza, że jeżeli widzę klatkę z lwem i mam ochotę do niej wejść i właściciel lwa mi na to pozwala, to mam prawo tam wejść. Każdy jest kowalem własnego losu, najwyżej lew jest jeden. To jest moja prywatna sprawa, czy zapytać pas w samochodzie, czy nie. To jest moja prywatna sprawa i tyle. Natomiast to są zastosowane odwrotną zasadą. Zasadą państwo wielkiego, welfare state, nanny state, jak mówią krytycy, prawda, czyli państwo nianka. Co oznacza w praktyce, że jeżeli chcę wejść do tej klatki z lwem, to jest opiekun, który chwyta mnie za kołnierz i wejść tam nie pozwala. Proszę zwrócić uwagę na ten bardzo ważny aspekt. Prawda? Jest opiekun opłacany od moich pieniędzy, z tym żyje, i ten opiekun ma prawo mi zabronić zrobić coś dla mojego dobra. Czyli istnieje ktoś, kto lepiej ode mnie wie, co jest dla mnie dobre. Otóż jest to całkowicie sprzeczne zasadą, chcącemu nie dzieje się krzywda, dlatego już nie istnieje w ogóle. Nie ma tej zasady. Teraz bardzo wiele osób mówi, że to jest dobre, korzystne. Zwłaszcza kobiety. Ci państwo wiedzieli, że to jest bardzo silna korelacja z płcią. Ludzi o mentalności niewolnika, czyli ludzi, którzy chcą, żeby się nimi opiekowano, zawsze była większość. Być może nawet wśród mężczyzn była większość, wśród kobiet jest to większość zdecydowana. I nic dziwnego, że lewica tak strasznie nalega na parytet, nalega na to, żeby kobiety miały jak najwięcej do powiedzenia w polityce, bo kobiety będą odruchowo głosowały za państwem opiekuńczym, a nie za państwem liberalnym, bo one uważają coś patronalnego, że się nie opiekuje, tego ja mam. Wiele razy moja kobieta mi mówiła, z różnych kobiet, mówiła mi na przykład, jak wygadłem głupotę, dlaczego mnie nie zabroniłeś? Dlaczego tak nigdy nie było? A ona uważa, że ja jej opiekun powinienem był jej zabronić. I dla kobiety stan, w którym ktoś się nie opiekuje, jest naturalny. Naturalny stan zabronicego oczywiście, jak udzielającego. Ale to jest naturalny stan dla kobiet. I dlatego właśnie lewica chce, żeby kobiety jak najwięcej dogadać w polityce, bo one będą głosowały za państwo opiekuńcze przeciwko państwu liberalnemu. Proszę Państwa, ale to podatki mężczyzn też może jest większy. Większość ludzi ma mentalność niewolnika, bo to bardzo wygodnie jest być niewolnikiem. Jak czytacie, prawda, o losie niewolnika na plantacji chata wujechowa jest zakazana, bo ona to była prawdziwe życie niewolników. Prawda? A mamy jedno pasmo morderstwa, prawda, mordu na tym biednym niewolnika. Otóż ten niewolnik żył sobie na plantacji, miał tam 12 do roku wiele za wełnę, miał podlewać wieczarskim zadaną. No, pan był się troszczył, żeby miał co jeść, prawda? Miał budować tematy, że żonę mu kupował na targu niewolników. Prawda? W sumie razem, jak ci się jankesi, gdy wyzwolili chwilę, no to ci murzyni zaczęli grać w głowę. Po prostu nie mieli sami się utrzymać. No, i nam się wypada dzisiaj, że, bo już to wolny wrożek, my Polacy też byśmy murzyni tylko wybiali. I nam się wydaje, że my też, jakby nie było państwa opiekuńczego, to byśmy nie mieli tak do lekarza, prawda, dzieci wykształcić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I większość ludzi to wierzy. Bo my tylko teraz mamy mentalność niewolników. Bardzo wygodnie jest być niewolnikiem. Otóż, proszę Państwa, ja mam takie pytanie. Ja mam ile za apteki, ile za apteki. Chcę lekarza. To jest konkretnie lekarza, że rzeczywiście wszyscy kupiłem za apteki, bo to miałem w domu. I musiałem prosić kolegę, żeby znanego lekarza zrobił mi receptę. Znaczy, czy wejdzie kiedy podlegnie, żeby normalny człowiek, dorosły, nie mógł sobie kupić w aptece tego, co jest. Jak to jest, że dorośli ludzie się godzą na to, że
Kelsen miał wisieć. Według wartości unijnych oczywiście kara śmierci jest zakazana. Mówiłem, że wszystko jest odwrotnie w Unii niż było w Europie. Teraz popatrzmy. Mówiłem, że w tej sytuacji unijnej traktuje się ludzi jak niewolników, jak małe dzieci, jak zwierzęta. Jeżeli, proszę Państwa, 16 grudnia 1922 roku Eligiusz Niewiadomski zamordował prezydenta Narutowicza, to 5 stycznia był rozstrzelany. Był to człowiek wolny i odpowiedzialny. Wolny, czyli zabił i odpowiedzialny poniósł karę śmierci. Teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie sytuację. Jest urwisko na szczycie kubka kamieni, na dole ludzi. Wchodzi dzieciak, mówi, ej, zepnę parę kawałeczków, zobaczymy, może kogoś zabija. I spycha. Zabija. Czy my to dziecko rozstrzeliwujemy? Nie, jako głupi szczeniak. Czy, proszę Państwa, jeżeli koń pociągnie wóz, po którym ktoś leży, zabije człowieka? Czy my tego konia wieszamy? No nie, bo głupie pytanie. Czy, jeżeli pan Andrzej Brelik na wyspie Wiktoria zamordował 77 osób, czy on został potraktowany jak człowiek, jak bydle, czy jak małe dziecko? Zdanie jak człowieka znaczy, że trzeba było rozstrzelać. Natomiast traktowano go jak bydle, co sam powiedział, że traktowany jak zwierzę, bo ma tylko PlayStation 2 i musi mieć PlayStation 3. I wtedy rozumiemy jej traktowanie jak dziecko. To jest tego człowieka upokorzono oczywiście. Traktuje się jego czyn jako coś zupełnie nieważnego. W sytuacji unijnej nie ma bohaterów. Po prostu każdego się głaszcze po głowie, tak jak małe dziecko, prawda? To jest straszliwa cywilizacja. Straszliwa cywilizacja. Są tylko dwa plemiona w dżungli Amazonki i trzy plemiona w Afryce i jedno plemię białego człowieka, które wniosły karę śmierci. To powrót do prymitywu. Wszystkie państwa cywilizowane mają karę śmierci. Tylko prymitywne plemiona jej nie znają. Jak chodziłem do szkoły, to mnie uczono, że ideałem socjalizmu jest wspólnota pierwotna, i rzeczywiście cofają nas na poziom wspólnoty pierwotnej. Wielu spraw. Wprowadzają tortury, prawda? Już nie działa zasada prawa, nie działa wstecz, nie działa już zasada, że trzeba posądnemu udowodnić winę. Prawda? To wszystko już nie działa w tej chwili. Się wojny nie wypowiada. Wojny się nie wypowiada w ogóle. Napada się na kraj, będę z wojny. Cała cywilizacja leży w gruzach, znaczy europejska. Na jej miejsce powstaje ta antycesja unijna, będąca z grobem wszystkich wartości, które ja wierzyłem. Proszę Państwa, weźmy teraz taki przykład. Jak mówił Karol Morin, taki filozof, że znieście karę śmierci, a przekonacie się, że rozprzegnie się cały porządek społeczny. Rzeczywiście, nie możemy pozwolić, żeby sprzedawano w aptece arszenik. Ponieważ nie możemy powiesić człowieka, którego użyje. Tutaj, żeby był wolny, musi być odpowiedzialny. Jak nie jest odpowiedzialny, nie może być wolny. Ludzie nie lubią być odpowiedzialni, ale przestali być wolni. Większość ludzi nie zależy na wolności. Większość ludzi chce właśnie spokój, prawda? Wełna, wełna, byle była kicha pełna. A taką mentalność, to było zawsze. Zawsze większość ludzi miała taką mentalność. Tylko nigdy nie było tak prawdziwego ustroju jak demokracja, żeby ta większość mogła swoje wartości narzucić ludziom. Żeby te bydlaki mogły swoje wartości narzucić ludziom. To jest właśnie ta sytuacja, w której obecnie żyję. Proszę Państwa, ustroju niewolniczym jest bardzo ważne, żeby niewolnicy nie mieli broni. Niewolnicy na pewno nie mieli broni. Gdzie wolni mają broń. Jak Państwo sobie pojadą do Iraku, do Afganistanu, to właściwie te kraje są pod okupacją amerykańską. Ale tam wszyscy mają broń. Ci ludzie są wolni. Natomiast nasi okupanci nam broń odebrali. Bo niewolnicy broń mieć nie mogą. Co więcej, dziecko niewolnika się wychowuje, oczywiście chyba zrozumiecie sami, że o tym, jak się wychowuje dziecko niewolnika, decyduje jego właściciel, a nie ojciec, a nie matka.
To jest normalny stosunek niewolniczy. Jeżeli ja mam sukę, prawda, to suka ma szczeniaki, to kto decyduje, czy je zaszczepić? Suka, czy jej właściciel? A jak wy będziecie mieli dzieci, to kto będzie decydował o tym, czy je zaszczepić? Wy czy wasz właściciel? Wasz właściciel pieseczki. Już nie jesteście ludźmi, wybijcie tego z głowy. Nie jesteście ludźmi, tylko bydlętami. Tak jesteśmy obecnie traktowani i ludzie się na to godzą. Zdajmy sobie z tego sprawę. Otóż również oczywiście ja decyduję, jak tresować szczeniaki. I suka patrzy na to bardzo wadą. Ona ma do mnie zaufanie. I ona pozwala mi tresować szczeniaki, tak jak ja uważam. Karę widzę, jak ja uważam. Ale to jest suka. Ale jeżeli ludzie się na to zgodzili, to jest rzecz nieprawdopodobna zupełnie. Ale ludzie się na to godzą. Patrzcie Państwo, to co było nie do pomyślenia. W 1901 roku był rząd pruski, władca kredyński pomysł, że nauka religii ma być w języku niemieckim. On zmienił tylko język jednego z przedmiotów. Strajk, protest, cała Europa trzęsła się z oburzenia, jak ten cholerny rząd pruski może naruszać święte prawo rodziców do uczenia dzieci czego chcą i w jakim języku chcą. Dzisiaj odbierają nam dzieci i uczą dzieci czego oni są. Bo powtarzam, o tym, czego się uczy dziecko niewolnika, to jest jej właściciel. Bo dawniej dzieci pracowały na ojca i matkę, na starość, a dzieci pracują, będą pracowały na swojego właściciela. I to jest normalne. To jest prawidłowe. W ustroju niewolniczym jest to jak najbardziej prawidłowe. Że to właściwie decyduje. Dawniej ludzie mieli dzieci po co? Po to, żeby na starość ktoś się nie widział, ktoś ich utrzymał, po prostu utrzymywał. Ludzie inwestowali w dzieci. Na starość mieli dzieci dużo, bo im więcej dzieci, tym łatwiej potem utrzymać się rodziców na starość. Po drugie, żeby dzieci dobrze wychować, bo co z tego, że jest ich dużo, jak się dobrze w tych więzieniach, prawda? Po trzecie, starali się te dzieci dobrze traktować, no bo na starość mogły się odbyć na rodzicach. A po czwarte, starali się dać dzieciom dobre wykształcenie, dobry fach w rękę. No. Jak będą dobrze zarabiały, to rodzicom będzie przynajmniej dobrze. Dzisiaj nie muszę mieć dziecka. Po co mam mieć dziecko? Skoro przecież na starość będę na łaskawym chlebie. Nie na emeryturze. Tam się mówi, że ludzie mają emeryturę. Ludzie nie mają emerytury. Emerytura to jest coś wypracowanego. Czyli jeżeli ja się umawiam z firmą prywatną, że będę płacił 500 zł miesięcznie, a w zamian za to po dojściu do 35 roku życia będę otrzymał 3000 zł. To jest moja emerytura. Natomiast tu jestem na łaskawym chlebie. Państwo może mi podnieść wiek emerytalny, obniżyć wiek emerytalny, może zwiększyć emeryturę, zmniejszyć emeryturę, państwo nam daje z łaski. Jest to napisane w konstytucji, co prawda, że nam się należy emerytura, ale nie jest nigdzie powiedziane, że nie jest to 20 zł. Nigdzie nie jest napisane. I tyle. Jesteśmy na łaskawym chlebie. Jak dawniej był formal, prawda, po nas tu domą nóżkę, to dobry pan kazał zabić go do lekarza na swój koszt oczywiście. I dobry pan uczył dzieci fornackie oczywiście tego, czego on chciał. Prawda? I dzisiaj jesteśmy w takiej właśnie sytuacji. Co więcej, myśl etyki tych czasów europejskich, mężczyzna nie miał prawa przyjąć nic za darmo. Człowiek, który wziął coś za darmo, był wykluczony z towarzystwa. A jeżeli panowała, nie daj Boże, republika, albo nie daj Boże, demokracja, to, proszę Państwa, nie miał prawa głosu. Prawo głosu mieli tylko ci, którzy płacili podatki i decydowali, jak je wydawać. Jak ktoś nie płaci podatków, to jak może decydować, jak je wydawać. To było jednak w miarę normalne. Teraz mamy już nie demokrację, tylko ochlokrację. Czyli rządy motłochu, nie? Czyli zauważyliście, że w tej chwili również w domach wariatów też są urny wyborcze. W więzieniach są urny wyborcze i złodzieje głosują nad tym, jak wybierać ministra finansów. No, w takim właśnie ustroju żyjemy. Możecie śmiać, ale nie tylko zniesioną karę śmierci, ale jego ekscelencja Bronisław Komorowski, którego znam 30 parę lat,
dlaczego uważałem to człowieka rozsądnego. Ten człowiek podpisał parę miesięcy temu konwencję, która znosi karę śmierci również w przypadku wojny. Otóż gdyby mi ktoś powiedział 20 lat temu, że ktoś przy zdrowych zmysłach może zaproponować, poza kabaretem oczywiście, może zaproponować zniesienie kary śmierci w przypadku wojny, to był uznany za wariatem. Ale niestety taka jest rzeczywistość. Przedstawiciele innych cywilizacji, tak Chińczycy, muzułmanie i tak dalej, po prostu ryją ze śmiechu, jak widzą, co się stało z potężną cywilizacją. Z potężną, wspaniałą cywilizacją, która kompletnie oszalała, jak mówią Rosjanie, oddziela piesica, prawda, w głowie się przewraca, przewraca ludziom i wydała nieprawdopodobny głupot. Otóż, jeżeli płyniemy statkiem, jest piękna pogoda, nieba raz na horyzoncie, ładownie pełne, spiżarnia pełna, kasa pełna i wypadnie za burtę kapitan, to można wprowadzić tam demokrację. Nic się nie stanie. Mogą głosować maszyniści, pasażerki, nie ma to najmniejszego znaczenia. Natomiast jak się pojawia rafy, burza na horyzoncie i tak dalej, kończy się demokracja. Natychmiast kobiety chowają się za plecy, mówią, panowie róbcie coś, panowie mówią, niech oficerowie coś robią, oficerowie mówią, rządzi pierwszy oficer i kończy się wszelka demokracja w tym momencie. Prawda? Tylko dlatego mamy demokrację, że nie mamy żadnych poważnych problemów tak naprawdę. Prawda? Z jednego ziarna pszenicy rodzi się, nie wiem, 2, 5, 10, 15, bo jeszcze niedawno, tylko 65. Nikt z głodu nie umiera, mamy nadwyżki żywności. Gazety pełne są przepisów, jak utyć, a nie jak schudnąć, a nie jak utyć. Co dobitnie dowodzi o stanie społeczeństwa. Bo jak ja miałem lat 10 czy ileś tam, to proszę Państwa, gazety były pełne opisów, jak za tam 200 zł dać mężowi obiad nie z 3000, a 4000 kalorii. Dzisiaj kobieta jest gotowa dopłacić coś, żeby dać nie 4, tylko 3000 kalorii. To jest pełne odwrócenie sensu jedzenia, które polegało kiedyś na tym, żeby zapewnić organizmowi możliwie dużo kalorii. Będziemy mówić o odwrotnym świecie. Proszę Państwa, wracamy do tych niewolników. Trzecim sposobem, żeby niewolnicy, znaczy trzeba ogłupić niewolników, to jest bardzo ważne. Przymus nauki państwowej jest po to, żeby ludzi ogłupić. Celowo i świadomie. Ja mam na Państwu przykład, jeśli nie zdajecie sprawy. Jeżeli byście się w szkole podstawowej chcieli uczyć angielskiego, to wasi rodzice liczyli na szkołę reżimową, czyli wasi rodzice posyłali was na kursy angielskie. Na kursy, prawda? Bo tam poziom jest wyższy. To pomyślcie, o ile lepiej znalibyście historię Polski, matematykę, fizykę i tak dalej, gdybyście też chodzili na prywatne kursy, a nie do reżimowej szkoły. Dokładnie tak samo. Państwowa szkoła ma poziom zdecydowanie zaniżony i o to chodzi, żeby niewolnicy byli głupi. Po to właśnie się dzieci do tej szkoły posyła. Żeby poziom jeszcze obniżyć, prawda? To nie jest sedno, na chwileczkę. Trzecim sposobem, żeby ludzie nie byli, żeby niewolnicy się nie zbudowali, jest wytępienie agresji od małej kości. W przedszkolach tępi się u chłopców agresję. Agresja jest czymś złym. Według wartości europejskich chłopak musiał być agresywny. To był jego obowiązek. Mężczyzna musiał być agresywny, musiał się bić. Uczono ludzi bić, prawda? Dziecko roczek dostawało tam szabelkę, prawda? Pistolecik, coś tam i uczone było się bić. To był obowiązek mężczyzny. Zatem ja taką anegdotkę opowiadam, jak wraca Jasio ze szkoły, no, ubranko zaderwane, prawda? Parę siniaków, trochę ranciętych, niewielkich, prawda? Mama załamuje ręce, Jasiu, co się stało, prawda? A to się nie interesuje. Pan pił, to dobrze, nie? No to ja się na to mówi, a Wojtek mnie pobił. No tu zadanie wytrzymuje. To trzeba było mu oddać. Ja mu oddałem jeszcze wcześniej. I w tym momencie wszystko jest w porządku, prawda? Chłopaki się biją. Tak właśnie powinno być. Proszę Państwa, ja od kilku tygodni cytuję, bo no, przeczytałem pamiętniki Wilhelma Apollinaire, po prostu Guillaume Apollinaire, zresztą pseudonim jest, poety francuskiego. Jego matką była jakaś Zuzanna Valadon,
malarka z gańby impresjonistów, która pisała na malarkę impresjonistkę, no, prowadziła się, no tak, bezswobodnie. I którego dnia mały Wiluś wraca ze szkoły i mówi matce, no, że koledzy się tak, no, trochę o niej źle wyrażają. Tak o wpysk. Jak to? To ty się na nich rzuciłeś z pięściami. To ty nie broniłeś honoru swojej matki. Wtedy chłopak był tak uczony, że miał obowiązek to robić. Arystokracja się pojedynkowała na szpady, na pistolety. Zwykli prości ludzie bili się na pięści albo kijami. Prawda? I to było normalne. Tak chłopak powinien był robić. Tak? Unieli się ludzie, którzy bronili kraju przed wrogami, bo byli już od dzieciństwa uczeni się bić. Kto nas będzie bronił, jeżeli przyjdą za Arabowie czy ktoś tam, a nasi mężczyźni będą dalej próbowani tak, jak są wyhandlani w tych. Ale to jest robione po to, żeby się niewolnicy nie zbudowali. Dajcie sobie sprawę z jeszcze jednej rzeczy. W swoim czasie podpisano konwencję chrystijską o niezmienianiu siłą granic w Europie. Dawniej było tak, że jak jakiś król źle rządził, no to ludzie byli z niego niezadowoleni. Wtedy sąsiedni król, to wykorzystując, napadał na to państwo, prawda, i obalał do tego króla, i on był lepszy, no bo znaczy wojska, prawda, był bogatszy i on zdobywał władzę. Dzisiaj podpisano tę konwencję. Jaki jest efekt? Łupi się własnych poddanych. Podatki natychmiast zaczęły iść w górę, ponieważ każdy reżim jest absolutnie bezpieczny, że reżim inny nie uwolni poddanych od jego wrednej obecności. To natychmiast, ja nie wiem, taka była intencja twórców tego porozumienia kesińskiego, ale takie są skutki. Podatki zaczęły drastycznie iść w górę po podpisaniu tego porozumienia. Bo można było, po co się wybrać na łupienie wroga, co jest męczące, skoro można łupić własnych poddanych, co jest znacznie tańsze. Tańsze, prostsze i dodatku jeszcze będziemy, jakbyśmy mniej protestują, się tłumaczy to własnym rządem. Taka dygresja. Otóż, proszę Państwa, następnym takim sposobem, żeby niewolnicy się